99, 99. Przejdę dziś poziom numer 99. Nie możemy go skończyć. Od ponad pół godzinki ty umiesz grać. Jesteś mistrzem rozkminki. Leć! Uważaj na skuter! Między samochodami! Już! Dawaj, dawaj, dawaj! A! Zawsze pojawia się ten pociąg i nigdy się nie kończy. A potem nadjeżdża zamiatarka i nie mam dokąd uciec. Chyba wiem, co zrobić! Wejdź na studzienkę! Stój! Teraz na nią skocz! Udało się, jabłko! Poziom 99 zaliczony. Może ty chcesz teraz zagrać? O nie. Ja wolę pomagać. Poza tym w końcu to ty umiesz grać. Jesteś mistrzem rozkminki. Tworzymy zgrany zespół? Zgrany zespół. Ostatni poziom. Za chwilę razem przejdziemy całą grę! Do roboty! Dobrze, idź w prawo. Nie. To kot. Ten płot jest za wysoki! Przegrałeś. Jadko, gdzie się podziałeś? A ten skąd się u nas wziął? Nie mam pojęcia, po prostu siedział za oknem. Uroczy. To może ja lepiej wrócę do komputera. Idziesz, jabłko? Ten ostatni poziom jest bardzo trudny. Jasne, na ciebie już pora, mały. Co jest? Mój listek? Bardzo proszę. Jabłko? On mnie chyba lubi, wiesz? Może z nami zamieszkać? Chyba tak. Tak. Nie mogę się doczekać, aż jutro razem dokończymy jeża na autostradzie. Tak, jabłko i szczypior. Najbardziej zgrany zespół. Tak, super zgrany zespół. Co z tobą, kocie? On mnie nie cierpi, nie wiem dlaczego. Chyba chodzi o twoje włosy. Ja już dłużej tak nie wytrzymam. Będziemy musieli się go pozbyć. Przecież go nie wyrzucimy, dopiero co się wprowadził. Ale chyba mam niezły pomysł. Jaki? Taki. Swędzi! Ale zobacz, że podziałało. Widzisz? Tak, zdecydowanie podziałało. Siemasz, kotku, co słychać? Ja jestem jabłko. Będziemy najlepszymi przyjaciółmi do końca świata. Powinniśmy się już kłaść spać, chociaż świetnie się bawię. Jabłko! Wstać mam chęć, 8:05. Dawaj, dokończymy wreszcie ten poziom. Poświę jeszcze 5 minut. Przez całą noc bawiłem się z kotem. W porządku, ale tylko 5 minutek. Jabłko! Jest druga po południu do boju! Gotowy? A, jasne. Wspaniale, to zaczynamy. Zamknę go na chwilę w łazience. Dobra, kocie, wskakuj tam. Nie zapomnij umyć łap. Stój, kocie! Chyba wydaje mu się, że myszka jest myszą. Co? Jest nam potrzebna do grania. Kocie! Kocie! Wszystko w porządku? Jest pusty. Chudziutki. Odkąd z nami mieszka, ani razu go nie karmiliśmy. Pewnie dlatego się tak zachowywał. Wezmę cię do zoologicznego i kupię karmę dla kota. Czekaj, a co z naszą grą? To zajmie tylko chwilkę. Zakładam, że góra pół godzinki. Patrz, szczypior! To ja tu sobie poczekam. Dobra, to powinno raczej wystarczyć. Wracajmy już do... zabaweczki! Koci trony! Kocie! Co to było? Chłopie, nie uwierzysz, co dzisiaj robiliśmy. Dlaczego tak długo to trwało? Rusz się, przejdźmy wreszcie tę grę. Dobrze, ale najpierw obejrzymy zachód słońca, bo kupiłem kotu koci tron i powinien na nim obejrzeć zachód słońca. Jasne. Jej. Jej.